Dziś mam dla Was króciutki filmik, który nagrywam, żeby sprawdzić mój nowy sprzęt audio. Dobrej zabawy! Cześć, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym filmiku na moim kanale po przerwie. Ci z Was, którzy śledzą mnie na Instagramie, powinni wiedzieć, że od jakiegoś czasu planuję powrót na YouTube'a i że kupiłem sobie nowy sprzęt do nagrywania audio, żeby narracje były jak najlepszej jakości. Jakiś czas temu obiecałem Wam też, że zrobię film z karmienia osobiście wyhodowanym żywym pokarmem, więc dzisiaj nakarmię moje rybki żywą artemią, którą wyhodowałem od jajka. No to do dzieła. Jak widzicie, ryby wprost szaleją za tym pokarmem, bo przypomina im ten, który pobierają w swoim naturalnym środowisku. Taki pokarm jest też czysty, wyhodowany na samej spirulinie, wysoko odżywczy i bogaty w zdrowe aminokwasy, kwasy tłuszczowe, mikroelementy i witaminy. Artemia zawiera też dużo białka. Jednak mimo wszystko wyhodowanie dorosłych solowców od jajka wymaga sporo czasu i energii. Wyhodowanie tej partii pokarmu zajęło mi około 6 tygodni, więc jeśli chciałbym używać żywych artemii jako pokarmu podstawowego, potrzebowałbym zdecydowanie więcej pojemników do hodowli albo jednego większego zbiornika. Ale nadal jest to świetny pomysł na wzbogacenie diety naszych podopiecznych. Zdecydowałem się też wpuścić część artemii do sampa, żeby sprawdzić, czy tam przetrwają. Jeśli im się uda i zaczną się rozmnażać, będzie to świetne źródło naturalnego pokarmu i kolejna grupa organizmów oczyszczających system z glonów i detrytusu. To wszystko na dziś. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę lub komentarz i nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału, żeby nie przegapić kolejnych filmików. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.